Cześć, z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na prosty i sycący obiad, który świetnie smakuje zarówno świeżo po zrobieniu, jak i następnego dnia po odsmażeniu na patelni. Przygotujemy aromatyczną babkę ziemniaczaną z dodatkiem boczku, kiełbasy i całej masy świeżego tymianku. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione dania z ziemniaków. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszej babki ziemniaczanej zaczynam od wędlin. Na początek kroję w pół talarki jedną średnią kiełbasę. U mnie jest jej około 150 gramów. Następnie zajmuję się boczkiem, który kroję w małą kostkę. Do przygotowania babki używam 250 gramów wędzonego, parzonego boczku, ale możecie użyć też surowego, wyjdzie równie przepysznie. Możecie też całkowicie pominąć kiełbasę i użyć tylko boczku, wtedy będziecie potrzebować 400 gramów. Z pokrojonymi wędlinami przenoszę się na kuchenkę, gdzie na średniej patelni rozgrzewam łyżkę oleju rzepakowego. Na rozgrzany olej wykładam pokrojony boczek i podsmażam go przez kilka minut, aż nabierze lekko złotego koloru i wytopi się z niego tłuszcz. Jeśli uważacie, że wystarczy Wam sam tłuszcz wytopiony z boczku, możecie pominąć olej. Kiedy boczek nabierze już lekko złotego koloru, dodaję do niego pokrojoną kiełbasę i smażę przez kolejne 3-4 minuty na średnio niskim ogniu. Po tym czasie ściągam patelnię z ognia i odstawiam na czas przygotowania masy ziemniaczanej do lekkiego wystudzenia. Do przygotowania masy używam około 1,5 kg obranych ziemniaków. Polecam wybierać raczej mączyste odmiany. Ziemniaki ścieram na tarce o średnich oczkach. Nie zależy mi na tym, żeby uzyskać absolutnie gładką masę, wręcz przeciwnie. Takie wiórki nadadzą całości fajnej struktury. Do ścierania ziemniaków używam malaksera z odpowiednią tarczą, głównie dlatego, że znacząco przyspiesza to przygotowanie babki. Jeśli nie macie takiego sprzętu, użyjcie po prostu zwykłej tarki. Zajmie to więcej czasu, ale efekt będzie podobny. Korzystając z okazji, że w ruch poszedł ciężki sprzęt, od razu ścieram też dwie średnie cebule, które po obraniu i usunięciu twardych części ważyły 260 gramów. Moje ziemniaki nie były zbyt wodniste, dlatego nie odlewam z nich wody, ale oczywiście jeśli Wasze ziemniaki puszczą dużo płynu, możecie je odcedzić na drobnym sitku. Musicie to ocenić sami, bo zależy to głównie od odmiany ziemniaków, której użyjecie. Starte ziemniaki i cebulę przekładam do dużej miski, wybierając przy tym całą skrobię, która zgromadziła się na dnie kielicha malaksera. Następnie dodaję do nich 2 duże jajka, 80 g mąki pszennej, 4 przeciśnięte przez praskę duże ząbki czosnku i listki świeżego tymianku z 6 średnich łodyżek, na około jednej łyżki. Ziemniaki i tymianek świetnie do siebie pasują, dlatego zawsze warto dodać odrobinę tymianku do potraw z pyrek. Całość doprawiam czubatą łyżką suszonego majeranku i taką samą ilością mielonego czarnego pieprzu i soli. Jeśli Wasze wędliny nie są zbyt słone, możecie dodać odrobinę więcej soli, ale uważajcie, żeby nie przesadzić. Na końcu dodaję podsmażony boczek i kiełbasę wraz z całym tłuszczem, który wytopił się z nich w trakcie smażenia. Zawartość naczynia mieszam do równego rozprowadzenia dodatków w ziemniakach. Tak przygotowaną masę ziemniaczaną przekładam do natłuszczonego i oprószonego bułką tartą naczynia żaroodpornego o rozmiarach 20 x 31 cm. Masę wyrównuję przy pomocy drewnianej łyżki i posypuję jej wierzch łyżką bułki tartej, która utworzy w trakcie pieczenia fajną, chrupiącą skórkę. Przepis i sposób, który Wam pokazuję, nie ma nic wspólnego z Podlasiem, ale jeśli chcecie nawiązać do tych korzeni, możecie na dnie naczynia ułożyć dodatkowo kilka cienkich plastrów boczku. Tak przygotowana babka ziemniaczana trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza funkcji góra-dół na 70-80 minut do uzyskania pięknego złotego koloru i chrupiącej skórki na wierzchu babki. Gotową babkę wyciągam z piekarnika i odstawiam na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie pozostaje już tylko kroić ją w kawałki i podawać w towarzystwie gęstej kwaśnej śmietany lub Waszych ulubionych sosów.
Babka wychodzi wilgotna, o konsystencji zbliżonej do dobrego placka ziemniaczanego, to znaczy chrupiąca na zewnątrz i delikatna w środku. W smaku i zapachu przewodzi oczywiście boczek i kiełbasa, uzupełniane przez wyraźne nuty świeżego tymianku i suszonego majeranku. Bardzo prosty w przygotowaniu obiad, który świetnie smakuje zarówno na świeżo, jak i odsmażony na patelni kolejnego dnia. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!